No i tak, to są takie, że każdy chce być. No właśnie. No nie każdy. Nie każdy, ale... Halo, good morning. Dzień dobry. Now this morning, I hear, of course, the topic of my talk, Buddha Dharma. So, at the beginning, I want to make clear that wherever I go in the Western countries, which traditionally Christianity or Judaism or in some extent Muslim, that is their native religion. So I usually ask them better to keep their own religion. Buddhism is the one of the important religion of the East. So, generally, it is better to follow one's own traditional value, including religious faith. Tematem tego mojego wystąpienia dziś rano będzie Dharma Buddy. Na początek jednak chciałbym powiedzieć jasno, że gdziekolwiek podróżuję na Zachodzie, do krajów, które są tradycyjnie chrześcijańskie, w których judaistyczne czy muzułmańskie, gdzie te religie były rdzennymi religiami, zawsze powtarzam, iż ogólnie rzecz biorąc lepiej trzymać się własnej wiary. Buddyzm jest jedną z ważnych religii wschodu. Powtarzam więc, ogólnie rzecz biorąc, lepiej podążać za własnym wyznaniem, za własną wiarą. At the same time, that the among millions of people, to some individuals find their own religion is no longer any effective. So it's no interest one's own religion. Yet they want something about deeper spirituality. And then usually the people search some answer from other traditions. So through that way, some people find Buddhist approach is more suitable according to one's own mental disposition. Są przecież w tych krajach i ludzie, którzy przychodzą do wniosku, że religie, w których zostali wychowani, już na nich nie oddziaływują, nie mają na nich wpływu i tracą tymi swymi religiami zainteresowanie. Niemniej w niektórych z nich nadal jest duża potrzeba duchowości, a więc zaczynają szukać odpowiedzi w innych tradycjach.
Wśród takich ludzi znajdują się i tacy, którzy szukają owych odpowiedzi w buddyzmie. So in that case, think very carefully. And kasada, yang jaya kasada. Think. Then you really find this Buddhist way of approach is suitable and effective according to one's own sort of mental disposition. Then, of course, it is individual right, you see, to accept that, to follow that decision. Myślcie więc o tym bardzo uważnie, bardzo rozważnie. Sprawdzajcie to raz po raz. Przemyślcie to bardzo głęboko. Jeśli po takich długotrwałych, głębokich przemyśleniach nabierzecie pewności, iż buddyzm jest dla was odpowiedni, skuteczny, jeśli dojdziecie do wniosku, że najbardziej odpowiada waszym predyspozycjom, wtedy cóż, oczywiście jest prawem każdej jednostki, by wybrać sobie religię. So, I was told in Poland, in Warsaw, there are some sort of European who have keen interest about Buddhism and especially Tibetan Buddhism. Mówiono mi w Polsce, mówiono mi w Warszawie, iż są tu ludzie zachodu, którzy głęboko interesują się buddyzmem, a zwłaszcza buddyzmem tybetańskim. And then suddenly some Mongolians here. I oczywiście those Mongolians and Tibetan like twin brother sisters. So you see, through centuries, you see, we are Buddhists. Oczywiście są wśród nas również Mongołowie. Tybetańczycy i Mongołowie są jak bliźnięta. Od wieków ze sobą powiązane. Na to prawie uzyskał jarda, sobotę uzyskał dwa. Tybetańczycy są bardzo uparci, Mongołowie również. Now here, of course, certainly, you see, there are the non-Buddhist also, you see, certainly is here. And even I think non-believer also, certainly, you see, then, you see, there's nothing secret to hide. So you say, welcome to listen what is the Buddhism. Oczywiście są wśród nas z pewnością niebuddyści i osoby zupełnie niewierzące. Nie mamy żadnych tajemnic, także zapraszamy, jeśli mają Państwo ochotę słuchać. Now, one of my critics is towards our Buddhist, the fellow Buddhist, including Tibetan, that, and also I think including the Mongolians. that is, you know, we sometimes you see very much want to practice some tantrayana without proper foundation. Or that means without proper sort of not only knowledge, but proper sort of certain experiences. Without that, the practice of tantrayana is simply, you see, cannot give satisfactory result. Bywam krytykowany przez moich braci buddystów, Tybetańczyków i Mongołów. Wiecie, my lubimy praktykować tantrajanę bardzo. Niemniej bez właściwych podstaw, i to nie tylko wiedzy, ale również doświadczeń. Bez takiej podstawy praktyka tantrajany po prostu nie może przynieść żadnych rezultatów. Yeah. Of course, since Tibetan Buddhism is a complete form of Buddhism, that means the teaching of Theravada and also the teaching of Sutra, Mahayana Sutrayana, and also Mahayana Tantrayana.
So therefore, in my daily practice, certainly, you see, the tantric practice also there included. But my main practice, my main emphasis is a practice on shunya and practice on, what say, of bodhicitta, altruism. These two practice is my main sort of practice. Oczywiście, skoro buddyzm tybetański jest pełną formą buddyzmu, to znaczy obejmuje Theravadę, Sutrajany, Mahajany oraz Mahajany, Tantrajany. W mojej codziennej praktyce są również praktyki Tantrajany. Niemniej w codziennej praktyce główny nacisk kładę na praktykę sunni i bodhicitta, altruizmu. To są moje dwie główne praktyki. So I want to share from my own sort of belief is the importance of practice the altruism and the understanding of shunya. Chcę się więc z wami podzielić moim przekonaniem, wiarą, wagę praktyki altruizmu i sunni. The way to explain about shunya, the subject, the Buddha nature, Tathagata Karma or Sugata Shindaya also will come. So someone yesterday, you see, asked that question. Where is that question? I think some. I think here. Yes, here. You are here. So answer will come. W objaśnieniach dotyczących Shunni pojawiają się również wyjaśnienia dotyczące natury Buddy, Tathagaty. Jest na sali osoba, która zadała to pytanie wczoraj. Powiedziałem, że odpowiem na nie dzisiaj, więc ten element też się tutaj znajdzie. Now, as usual, at the beginning, I will recite a few sentences. That is the, what say, salutation, right? Salutation to Buddha. Jak zwykle na początku, na początek będę recytował kilka linii, które są przyjęciem schronienia Buddy. These two verses actually the social procedure that modern change. Te dwie strofy, które recytowałem, pierwsza dotyczy podstawowej mądrości, fundamentalnej mądrości, napisana przez Nagarjunę. I traktat ten dotyczy głównie pustki. Druga strofa pochodziła z sutry Prajnaparamity, ozdoby wyzwolenia Maitreyi. I te nauki z kolei dotyczą stopniowej ścieżki. Ten andataki lama chiga tu teruzane lama gyer zashubi bichane degi omare lama shaya di sanje kach shigi yo yinzan sanje kachaliya jik respect shaya di nale chiga degi omare jumden de korangi ni shijin sube kaduri ya jumden de korangi chiya zek digam sube kare sabun ni jumden degi nye ma dunya di ni tu sube sanje tamja to shishin shibo yi yuwe lama shin digi shigi yo yis di lima yinzan ni jumden de rengi yi chidi shang ni digam le shubi sube yo di kansa dili ya zashubi zibi kishin mare
siedzi w dniu czerwia. Zgrzebie, kiedy się nie widzi zane. Gdy nie widzi, lama na kiedy mnie, czygane ma degole, nie na czasu, czyli czasu. Any czygane, kwerzane, kamarze rymane, to gumusy wyczuły, to minął modę, to decyzję na teraz da się, czyli to nie jest tego cię. Digi, lama na nim ma dziecia, nie wiem, to nie widzę, ma dziecia, ma dziecia, na ryja, czasę ja tam, mi da po pomiarze, nie z tego to ja się. Kiedy lama siedzi na tronie, siedzi na tym tronie i nie dlatego, by siedzieć wyżej od innych, nie dlatego, iż jest kimś szczególnie ważnym, wysokim, nie dlatego, by się wywyższać, ale dlatego, by okazać szacunek naukom, jakich udziela. Buddha, kiedy udzielał nauk prażnienia paramity, sam zbudował sobie tron i z tego tronu udzielił nauk. Wyjaśnił to w ten sposób, iż robi to dlatego, gdyż nauk tych udzielają wszyscy buddowie trzech czasów. I by okazać szacunek tym naukom, siada na tronie. Zanim nauczyciel usiądzie na tronie, robi trzy pokłony, by okazać też szacunek tym naukom, a następnie recytuje wersy, które mówią o uwarunkowaniu wszystkich zjawisk, które są nietrwałe, przemijające jak błyskawica na niebie, a więc w ten sposób zmniejsza swoją dumę i arogancję. Robi to po to, by zmniejszyć w ten sposób swą dumę i arogancję. Sanjegi temba caosmidi duwe tebe sanisi buyari. Eni duwe kubne, eni ginyungi le jasa chik sumyari. Jasa chikuti, eni gelom shire yanchegi. Halamda gelomga yanchegi tani chaya mato. Eni gyarubishi yinsin, lama chibu yinsin lumni duwe le taja tiga zahari yamari. Ogólnie nauki Buddy opierają się na zasadach Winai. Zasady Winai wymieniają 101 zasad monastycznego klasztornego postępowania. Aby do tego, by uznać naukę za buddyjską, potrzebnych jest co najmniej 4 w pełni wyświęconych mnichów. O prawdzie jakiejś nauki nie może zdecydować nawet sam Dalai Lama. Co ty mówisz, panie? Nan samolo, chico chade que ore. Ne casa da re. As I mentioned yesterday, see, we are same. It is very, very important to realize that, to recognize that we are same. From the Buddhist viewpoint, we all have Buddha nature, Buddha seed. Therefore, we all have the potential to achieve Buddha. No differences. Mówiłem wczoraj to już. Wszyscy jesteśmy tacy sami. To bardzo ważne, byśmy zdawali sobie z tego sprawę. Z perspektywy buddyjskiej wszyscy posiadamy natury Buddy, nasienie stanu Buddy, nasienie osiągnięcia, potencjał osiągnięcia stanu Buddy bez żadnej różnicy. Dokładnie taki sam. Nie. Aby móc zrozumieć nauki dotyczące pustki bodhicitty, trzeba najpierw zrozumieć 4 szlachetne prawdy, których nauczał Budda. Zacznę więc od tego. Zada, temba siddhi sanjegi chukbe cawat chadio, domlum chadio. 4 szlachetne prawdy są fundamentem, podstawą wszystkich nauk Buddy. Na jumpin de ngoba zo san de ni chongo ta ku korona ko le ya de ma shi le sa ni chongo zhe chu go wa na re po osiągnięciu oświecenia pierwszymi naukami, jakich udzielił Budda, były 4 szlachetne prawdy. Kare chore kare English level one. English level one. English level one.
Ten horror manage. I didn't. Czy na sali jest wiele osób, które nie rozumieją ani po tybetańsku, ani po polsku? Ile osób, które nie rozumieją ani po tybetańsku, ani po polsku? How many people here? I'm sorry. How many people here would not understand neither in Tibetan nor Polish? Few. So it seems English translation, I think, not necessary. Very few. W tej sytuacji wydaje mi się, że nie musimy dawać angielskiej wersji na mikrofon. Because the time is short. Mamy mało czasu. Of course, you say, as much as I can speak English, I will try. But then, you see, in certain point, I cannot speak. I cannot express fully through my broken English. Therefore, I have to speak Tibetan. Póki będę sobie dawał radę, postaram się mówić po angielsku, ale kiedy przechodzę do zagadnień, z którymi nie potrafię sobie poradzić moją łamaną angielszczyzną, będę musiał mówić po tybetańsku. Really? Or do you need English translation? I don't think. I think now we will go according to the majority wish. Nie potrzebujemy angielskiego tłumaczenia, pójdziemy za głosem większości. Znaczy, ja byś się słynął, że cała tym maranzu, tunemy dewada, dewa dewa, 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 dewa. Budda nauczał czterech szlachetnych prawd, ponieważ wszystkie istoty pragną szczęścia i żadna nie chce cierpieć. Szczęście i cierpienie mają swoje konkretne przyczyny, dlatego też właśnie dlatego Budda nauczał czterech szlachetnych prawd. Since the things are changing, obviously we can see. You see the old trees, the flowers, and even the rocks. You see, and finally even the whole universe. You see, there will be a time. You see, they completely disappear. So that means. Things are moving. Because unless momentarily changing is not take place, right? Unless momentarily changing is there, then this end of the continuation will not happen. So since the end. Many things afterwards is completely ceased. That we can always, we can see, we can feel it. That means those things which there is end, these are momentarily changing. Skoro wszystko, widzimy, iż wszystko wokół się zmienia, drzewa, kwiaty, nawet skały, wręcz cały wszechświat, który też z czasem przyjdzie taki czas, iż zniknie. Wszystkie rzeczy są w ruchu, wszystkie rzeczy są nietrwałe. Skoro widzimy, iż ostatecznie się zmieniają i kończą, to znaczy, iż muszą zmieniać się z każdej chwili na chwilę. Wszystkie rzeczy podlegają zmianie, wszystkie rzeczy kiedyś się skończą, a to znaczy, iż muszą zmieniać się z chwili na chwilę. Why things are momentarily changing? Because it depends on causes and conditions. Te bezustanne zmiany wszystkich rzeczy i zjawisk biorą się właśnie z przyczyn i warunków. So conclusion is everything which depends on causes conditions are impermanent. A więc wszystko, co zależy od przyczyn i warunków, jest nietrwałe. So that's the law of causality. To prawo przyczynowości. So from Buddhist viewpoint, all these, phenomena which goes according to the law of causality, there's no beginning.
perspektywy buddyjskiej wszystkie te zjawiska, które podlegają prawu przyczyny i skutku, nie mają początku. Even you see the whole universe, before I'm studying this whole universe, still there is this space particle. Nawet zanim very subtle space particle. Nawet zanim pojawił się ten wszechświat, istniały cząsteczki, cząstki przestrzeni. So that's the basis of the kasada, the illusion. To podstawa tworzenia się, kształtowania, formowania. So therefore, now the four noble truths, the concept of four noble truths is, since nobody, not only human being, but even you see the animals or insects, all the sentient beings, they do not want suffering. And all want happiness. So that's, you see, the sort of two most sort of concerns or thing. So these both, you see, suffering as well as the permanent happiness, both are depend on its own causes and conditions. Therefore, the fourth order, suffering is causes, and permanent happiness its causes. For cztery szlachetne, skąd wzięły się cztery szlachetne prawdy, skoro nikt nie chce cierpieć? Nie tylko ludzie, również zwierzęta, owady, wszystkie czujące istoty. Żadna istota nie chce cierpieć, wszystkie pragną szczęścia. To dwie najważniejsze rzeczy w ich życiu. Cztery szlachetne prawdy mówią o tym, że i cierpienie, i szczęście również mają swoje przyczyny i podlegają uwarunkowaniom. Cztery szlachetne prawdy omawiają przyczynę szczęścia i przyczyny cierpienia. Na to my parę sobie na to my zjadę całą razu ją na ci dewe ci co tu my di tu my ci dela gdy eni warunku to my co dawa ci dewa ge zaszek co dawa di gdy tu my zjadę dobre teraz to ma się weta dinde tu my ją ja ge gdy Maranzu Julia, Yerba Tisito, any Rani, any Rawa, that was Maris. To make it do his shalanja days. So to make it do his shalanja, but they not to make total shell. Tell you, Richard, you missed out. O czym tu rozmawiamy? Czym jest cierpienie? Rozróżniamy tutaj dwa rodzaje cierpienia. Pierwsze to jest uczucie bólu, cierpienia, które normalnie identyfikujemy jako cierpienie, oraz drugi rodzaj cierpienia, który z reguły wydaje się nam szczęściem, niemniej w istocie również jest cierpieniem, cierpieniem zmiany. I na czym to polega? Skąd się to bierze? Póki są przyczyny cierpienia, to podlegamy im, jesteśmy od nich uzależnieni. Stąd mówimy też o trzecim rodzaju cierpienia, o ogólnym wobec tych dwóch cierpieniu uwarunkowania. Ta ten, nie, duży w dumie się, ale tadadi, nie, drzewu di, czytana, kasule, dziudem drzewu, dziundzegi, ta, え、だ、準備、かそうで。準備がしてんちゃ。準備がしてんちゃ。ちょ、かばかんないな。こう、え、ケジケジに事故で、ジュイケブレス。じゃあ、なんか、ケジケジに事故で、ジジジュサと乗るのか。え、ケジに2に事故で乗るのか。 Ten trzeci główny rodzaj cierpienia, cierpienie uwarunkowania, oznacza, iż każdy rezultat, każdy owoc z natury uwarunkowany jest przyczyną, a więc jak powiedzieliśmy wcześniej, z definicji zmienia się z chwili na chwilę i jest ostatecznie podlega rozpadowi, a sama natura owych zmian i zniszczenia tkwi w owych przyczynach. Dziewczyny, dziś, a nie, tak.
Przyczyna, która daje owoc, sprawia, iż ów owoc, rezultat z chwili na chwilę podlega zmianie i w końcu musi zniknąć, a więc jego ostateczny kształt zależy od przyczyny. Każda rzecz, która powstała ze splamienia, jest, czy ze splamionego umysłu pogrążonego w łudzie z natury, jest cierpieniem. Od chwili narodzin podlegamy wpływowi szkodliwych uczuć, ułudy. Czym są owe szkodliwe uczucia? Są to stany umysłu, które odbierają nam radość i szczęście. Tego rodzaju uczucia, emocje, takie jak przywiązanie i gniew, zaburzają nasz umysł od chwili urodzin. A skoro od chwili narodzin podlegamy uczuciom, czy jesteśmy we władaniu uczuć, które przynoszą nam cierpienie, to oznacza to, iż nasze życie jest cierpieniem. Jeśli spytacie, co jest przyczyną owego cierpienia, są dwie główne przyczyny. Nieczyste działania i zwiedziony czy pogrążony w ułudzie iluzji umysłu. Mamy więc dwa główne źródła cierpienia. Pierwszym, ważniejszym jest owa łuda, pogrążony w łudzie umysł. Drugim działania. Jest ich wiele rodzajów, ale ogólnie rzecz biorąc dzieli się na działania ciała, mowy i umysłu. Jeśli spytacie, co popycha nas do tych szkodliwych działań ciała, mowy i umysłu, które sprawiają, że tkwimy w samsarze, odpowiedź brzmi łuda, iluzja. Gerardo Chávez, eu estou subindo.
Czym jest łuda? Mówimy o dwóch rodzajach umysłu. O pierwszym głównym, naczelnym umyśle oraz o tak zwanych czynnikach mentalnych. Jeśli o te drugie dzieli się je na prawe i nieprawe. A umysł główny natomiast jest z natury neutralny. Jeśli przeważają w nas te negatywne czynniki mentalne, to również umysł główny staje się negatywny i podlega łudzie. Jeśli przeważają czynniki prawe, to również umysł główny jest prawy, pełen prawości. Także nie, sędzi ja, oni ogólnie ten bez sędzi, na przykład tam, tam jest taki ilu, że nie nie jest. Mówimy o różnych rodzajach świadomości, o świadomościach związanych ze zmysłami oraz ze świadomością. Psychiką. Tak? Gome wangsi le tendengegi, czyli soa tygusadu, na to pejdzie, tygusadu, pejdzie, tygusadu, pejdzie. Uczucia, które zależą od pięciu zmysłów, są w istocie podobne do doświadczeń zwierząt. Tam milia i ludzie nie chciały się zrobić. Ludzie różnią się od nich tym, iż mają władzę umysłu, świadomości. Czyli tak, a gadaj nie, ta nie mówi, nie mówi, mangu jebę. Nyumu mungu chibuchi, ta yebe nala ne, sawaru di, eni nyumu tuksun, di nale sawaru di dimu shenwe. Mam. Łuda ma wiele rodzajów, niemniej znów mówimy o trzech głównych truciznach. Nieświadomości, czy też ignorancji, przywiązaniu, nienawiści. Główną z nich jest nieświadomość. No. Tak, dymu, mężczyzny indusane, ale dymu. Czym cała mąba się rozsygiali? Mąba lia nansygi, mążam na 70 lodu zbyt mąba nie wczuwa. Pena gandzu, igi mi siwe, Czym jest ignorancja? Z jednej strony jest to brak wiedzy, pomieszanie. Pomieszanie ma dwa rodzaje. Z jednej strony jest to brak zrozumienia, z drugiej strony jest, a drugie błędne rozumienie. Jeśli na przykład próbujemy nauczyć się jakiegoś języka i nie możemy się go nauczyć, jest to po prostu brak wiedzy. Jeśli jednak bierzemy białe za czarne albo czarne za białe, jest to ten drugi rodzaj, rozumienie niewłaściwe, błędne. O, czyli ta? Dzień dobry, ta o, kasa, a taki dębasi, dzele, yondan, dębasi, dzikdzik, dzedan, sunyusane, dzudendegi, dendela, dzudendela, 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 Daya, mrybu gana, duży gana, eni, duży gana, tuje, zoda, siwe, namsin gasia, sunyu zane, ta, digi, eni, kasu, tuje, siwo koa dogi, siwo koa dogi, rybu di sunni, eni, namja chogi, dundi sugi, wa. Owe cztery szlachetne prawdy są ze sobą wzajemnie powiązane. Aby było to czytelne, Budda nauczał 12 ogniw wzajemnego
Powiązania, które zaczynają się od nieświadomości poprzez działanie, aż po starość, śmierć, odrodzenie. Kiedy wygasa przyczyna nieświadomości, wygasa przyczyna karmy, która sprawia, iż świadomość odradza się w samsarze, a więc jest to droga wyzwolenia z samsary. W ten sposób 12 ogni wzajemnego powiązania wyjaśnia drogę do i z samsary. Oje. Co ta? Kiedy ta Maripati mędrze dalej ja, eni, kasur kuje, czy sanda, Maripasya di yula chiji lodo zimba chigi, ta, lo chigla, shayin, kato shayin yinar bat, ta, shayin yinar, ta kata Maripasya duksu di chiji lodo zimba lo chigla ya samtang yuwa, tine iba yinu sane, tine ki chiji lodo zimba lo di mędrze dalej ya, tenu kumat kari chimba, Tell me what the condition is. 当然了，团结一路的什么信息泄露就，啊，那泄露团呢？哎，带来制造的这个落地，没得过，哎，你一般没得过的原则关系，不是吧？但是你们就说呢，没得过制造的这个没得过，交通了呀，哎，你团结一路的，团结一路东北的，哎，你南下了呀，查了一百万的。 Wyróżnia się, identyfikuje wiele rodzajów nieświadomości. Zasadniczo jednak najgorszą, czy też najgorszą z nich jest błędna percepcja zjawisk i rzeczy. To ona pociąga za sobą wszystko inne, a więc musimy zrozumieć, badając, analizując, musimy zrozumieć to, w jaki sposób rzeczy istnieją naprawdę. Tu pojawia się właśnie pojęcie pustki, które różne szkoły buddyjskie tłumaczą na różne sposoby. Niemniej jest ono kluczowe do zrozumienia tego, w jaki sposób jest to ostateczna prawda, która pozwala nam zrozumieć to, w jaki sposób rzeczy naprawdę są. Ponieważ różne szkoły filozofii buddyjskiej na różne sposoby tłumaczą i wyjaśniają pustkę, której zrozumienie jest dla nas sprawą zasadniczej wagi. Stąd również biorą się różne klasyfikacje i różne rodzaje nieświadomości w owych naukach. Co ty idzie za nie, tak? Tempa sumpa wakwa tempa siya di eni ta shepi yore. Wakwa tempa siya di san shumden degi eni shir chango di shir jingi shum gabi ya eni gawden siya nam siya di shir chango shir sun yore. Gawden siya ki tanda di eni kyun nyambu tibi babgi pa 干的三双的了，广电事业的，那第三样一个的，哎，那个发出去啊，三样一个的就在干的什么呢？哎，告诉你，农业的早晚的，哎，七十六个落叶嘛，七十六个落实的，哎，呢，那个，买不起，落叶壮大的，真的不行。 이마이르산에로텔라 정립해는 살이 누군 거야? 어떤 식이지? 다른 식이 그게 나와 패는 나와 죽는 몇 번 내면 돼요? 어떤 식이지? 그리고 이제 자네
간단히 지금 새로운 바디 나 최근 나 지금 새로운 바디 탈도 있는 사람에 러시 동반이 뭐 대간에 러시 경기 Pojawia się trzecia prawda, prawda o wygaśnięciu, czyli nauki pustki, które szczegółowo omówione zostały w Prażnia Paramita Sutrze Doskonałości i Mądrości. To wygaśnięcie odnosi się do wygaśnięcia wszelkich błędów, szkodliwych uczuć, negatywnych emocji. Do ich wygaśnięcia doprowadza się przez stosowanie antidotum. Skąd wiadomo, że można pozbyć się, usunąć negatywnych uczuć? Można, ponieważ ich korzeń tkwi w nieświadomości. Można się od nich uwolnić, od nieświadomości, która sprawia, iż wyolbrzymiamy, przypisujemy rzeczom w sposób wyolbrzymiony istnienie, którego tak naprawdę nie posiadają. Pozbywamy się tych negatywnych stanów, stosując siłę przeciwstawną. Podobnie jak z gorącym ciepłem, kiedy zwiększa z gorącym i zimnem. Kiedy zwiększa się gorąco, zmniejsza się zimno. Kiedy zwiększa się zimno, zmniejsza się gorąco. Jak ze światłem i ciemnością. Kiedy przychodzi światło, znika ciemność. Kiedy przychodzi ciemność, znika światło. I skoro widzimy, iż tej nieświadomości można położyć kres, to jest to dowód, iż umysł jest z natury pusty. I tu z kolei pojawia się pojęcie natury Buddy. No. 성운동권이 있어야 돼, 성운동권이 애니 시간이 산재배 난치기다 최기 애니 다음에 봤어야 돼 지용기 탐색이 숨어야 돼 다음에 봤어야 돼 조조 애니 디두 롱쩌버그 다 나가는 시기 그게 가서 그게 교 레뉴 소행이 직업고 그다다 균제를 대부 뒤도 영업보다 뒤도 교 직업고 나 세한데 아니 가서 그래 말하는 거 로로 나오는 시 여말이시 다 로로 뜨는 자네 아니 지금 ルーズセンラ、ワンキュケンギ、ダ、ランジャオロスロシェビアリシャオネシチザジアマネシ。ディセネ、サガダ、サンジェリチュギ、ダメシアジ。エネ、スクヤレ。サタティファシサソサルファ、チャルファダメゾドリア。エネ、ガジュルギ、カサカンドダメシ、プンソグシェジタムジェロ。エネ、ガジュルギ、ナワタドチュヤマレ。 다 나왔다도 멋줄로 마 송이 되잖아요. 다 소소 치료기 최대의 아니 치료 전도 주고 다 남겨야 돼. 이내시 전주에 동아리 세네. 야 동배도 나눠지. 아니 야 아니 치다 남겨 최대 감자로 아니 롤러 나와게 샤와마도 아니 유딩이 주고 유딩이 잡을 줄 알아 말이야. 근데 그냥 동루지. 아, 다양한 최 잡자로. 아니, 견디는 여버지. 말하자면 나 유구야 아래. 견. 나왔다도 줄 알아 말이야. 말하자면 시도 나왔는 시도 땡이 줄 알아 말이야. 근데 최 잡자로 아니, 견디 땡이 줄 알아. 아니 민교왕기. 그게 다 여삼시래. 그때 이래서네 민교왕기 여버 민배. 아니 견디는 줄을 똥. 네 돈이 참을 수 없어요. 나 돈이 참을 수 있는 거야. 네 돈이 참을 수 있는 존재지. 돈이 참을 수 있는 시야는 아니 가서 그게 돈이 라고도 인데기 독초하게 주변에 영향 내봐요. 팀이 돈이 라고도 인데 아 네네 왜 제가 많이 봤어요 예배 중에야 아니 동네 참을 독촉이 집어 깨야지 이거도 와. 자 이번 인도산에
동이 차라 먹을 수 없는 난게 다 차와 털도지 민교왕이 여섯 마인배 견제된 주변 동안에 동이 장수고요. Pojawia się więc pytanie, cóż znaczy owa głębia pustki, czy głęboka pustka? Dogłębna pustka to bezjaźniowość. Cóż znaczy bezjaźniowość? Zwykle wydaje się nam, iż ta istota, ten człowiek, który doświadcza szczęścia, cierpienia, który dopuszcza się czynów negatywnych, czy też praktykuje prawość, że wydaje się nam, iż taka osoba istnieje naprawdę w określony sposób. Niemniej nikt nie istnieje takim, jakim się nam jawi. Wydaje się nam, iż istnieje jakieś niezależne ja, które doświadcza, które podejmuje różne działania. Niemniej takie ja nie istnieje. Na głębszym poziomie bezjaźniowość odnosi się nie tylko do tego ja, ale również do naszego ciała, a także do wszystkich zjawisk, które tak naprawdę nie istnieją takimi, jakimi się nam jawią. Wszystkie zjawiska, wedle tej teorii, wszystkie obrazy, dźwięki, które wydają się nam rzeczywiste i zewnętrzne w istocie pochodzą z naszego umysłu. To jest pogląd szkoły Chittamatra, tylko umysł. Są również inne szkoły, które mówią, iż wszelkie zjawiska istnieją tak, w jaki sposób umysł je nazywa, a więc nie istnieją w sposób obiektywny i niezależny, ale tylko nominalny. To jest najgłębsze znaczenie pustki. Najbardziej, jeśli uda się nam osiągnąć tak głębokie, tak subtelne zrozumienie pustki, to nie mogą się pojawiać już żadne negatywności. Jeśli uda się nam osiągnąć zrozumienie niższych szkół buddyzmu, pewne negatywności mogą się jeszcze pojawiać. Niemniej, jeśli rozwiniemy najgłębsze, najbardziej subtelne znaczenie pustki, nie może już więcej pojawić się nic negatywnego. Nie. Ja tak. So, that the diggy, any, doing a chamot diggy, any, overlord with that, it doesn't we are. Any, churn on, tension devil joy, inza, any, devil maybe, Ramak to a majority. Yine and Ganazolea, any, churn on a kang, lol shy you do. 아니, 저 자다 대신에 봐. 팔을 내, 집중되게 지금. 저 자다 니스를 누구서 유연을 지나 놀러 샤대야지. 아니, 겸하래지. 저다, 그게, 다들 낭성 대, 멋진 말, 다들 쟤니, 아니, 가서 그게, 니야지. 다, 여바도 저거 놀러 샤대기 왔는데, 이네, 그거, 유진의 루버지, 여러분, 다들 쟤는 니워야 되지, 코디님에 대해. 아, 쟤는 쟤네, 많이 해야 돼. 고, 쟤 화랑이, 뭐, 들루디, 쟤는 쟤가 많아, 화랑이 뭐냐, 루버지. 쟤는 쟤는 쟤가 라라, 쟤가 떼가 되지. 쟤가 라라, 쟤가 떼가, 쟤가 떼가 뭐냐, 쟤네. Tego najbardziej subtelnego znaczenia pustki naucza Nagarjuna, który powiada, iż wszystkie zjawiska są ze sobą wzajemnie powiązane, a więc z definicji nie mogą istnieć w sposób niezależny. Niemniej jednak, kiedy je postrzegamy, kiedy się nam jawią się nam takimi, jak gdyby istniały samodzielne, same w sobie i same w siebie, bez żadnego związku czy też powiązania z umysłem. Niemniej jednak, jeśli zaczniemy je badać i analizować, szukać jakiejś ich niezależnej tożsamości, szukać poza tym, w jaki sposób się nam jawią ich niezależnego, obiektywnego istnienia, to nie znajdujemy go. Dochodzimy więc do wniosku, iż wszystkie zjawiska są ze sobą wzajemnie powiązane, zależą od siebie nawzajem,
a więc zależą od przyczyn i warunków. A więc pustka, znaczeniem pustki jest współzależne powstawanie. Pustka nie ma nic wspólnego z nicością. A więc jeśli rozumiemy pustkę, natychmiast rozumiemy wzajemne powiązanie i wzajemne uzależnienie zjawisk, jeśli zrozumiemy to, iż zjawiska są wzajemnie zależne i wzajemnie ze sobą powiązane, to zrozumiemy również pustkę. Weźmy monetę. Moneta ma dwie strony, awers, rewers. Pustka i współzależne powstawanie pozostają ze sobą dokładnie w takiej samej relacji, jak dwie strony monety. Ludzie często bardzo rozumieją, niewłaściwie rozumieją pustkę, biorąc ją za nicość. Jest to błąd. Pustkę należy rozumieć w kategoriach współzależnego powstawania. Kiedy pojawiają się w nas uczucia takie jak przywiązanie i gniew, nie widzimy rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Jeśli jest to przywiązanie, coś wydaje się nam całkowicie w 100% doskonałe i dobre. Jeśli pojawia się nam, jeśli coś budzi w nas gniew, ta rzecz wydaje się nam w 100% negatywna i ślepniemy na to, iż wszystkie one w każdej chwili bezustannie zmieniają się. Kiedy pojawia się w nas poczucie ja, jakiego rodzaju jest to uczucie? Co to za uczucie? Ja to coś takiego, co sprawia, iż myśląc o swoim, moim ciele, moich przyjaciołach, moim umyśle, odnosimy wrażenie, iż jest w nas jakieś obiektywne ja, które wszystko to kontroluje i które jest prawdziwe. Wydaje się nam, iż to ja jest czymś takim jak nasze ciało, czymś, czego można dotknąć, czymś konkretnym. Niemniej jednak, kiedy zaczynamy to badać i zaczynamy go szukać, okazuje się, że nic takiego nie ma, że takiego ja nie ma. Na
nie mogłoby istnieć takie ja, które to ja ewentualne nie mogłoby nie mieć nic wspólnego z ciałem. Niemniej, kiedy szukamy go w ciele, okazuje się, że tam również go nie ma. Tam na siebie, ani pusto go czyli jedynie, siewa żywy jedynie, gyni czane, pa czacie im ule. Ani gyni tenne czacie mu im ule, jamare. Tam na siebie, ani ci suso go, na pupu zutrzeli, pa czoła czacie im ule. Zna, czoła nie czacie mu im ule, jamare. Dynę indy zane, ani na siewa jedynie dalu, Jenny, Chisu in a Dado, Ada, Chajan in Bari. So Chajan in the Sane, the Chalatane, Chajan Shore. The Chata Chajan you would be, the Gada, Chajan the Chudi, Chasha Chiravachi, then issues of Melan. So today in the Sana Pazara Shavina, Nangi Yoma Shavay in a Dado, Chisu Sosha in a Dado, Tata Tissin, Zumzu Sajra Shavina, Chasha Sosuwa Sana, near everyone. 차례를 받자가시고 있는 니암도 왔습니다. 받자가시고 있는 가야 니암을 Podobnie jak z ja jest z ciałem i umysłem, jeśli i ciało i umysł złożone są z różnych części, są pewnego rodzaju kontinuum, ciągłością. W umyśle, podobnie jak w ciele, jest wiele części. Kiedy badamy te części, całe ciało, okazuje się, że nie ma całości bez części i części bez całości. Kiedy badamy poszczególne części, okazuje się, że one złożone są z różnych części. A więc okazuje się, iż ciało i umysł również są wzajemnie złożone ze wzajemnie powiązanych elementów. Niemniej, kiedy dalej je rozbijamy, nie znajdujemy w tym nic. 지난 코노사스 Kiedy na przykład gniewamy się bardzo na kogoś, wydaje się, że gniewamy się na bardzo konkretną, trwałą, stałą osobę, która jest przedmiotem naszego gniewu. Niemniej, jeśli w kąciku umysłu, w tym gniewie, zadamy sobie pytanie, kim jest ta osoba, która wydaje się nam tak trwała, solidna i niezmienna i niezależna, okazuje się, iż nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć, nie potrafimy wskazać, czegoś, co byłoby konkretną, niezależną osobą, która budzi w nas gniew. Dalej, jeśli mi ci sosowi ja, kiedy się wina, to mamy wtedy, kiedy się sosowi, masz lepiej, ja, kiedy posor się wina, masz się wolno, to pan link się wina. Tak, potem masz wtedy, że sosowi tam wina, kiedy posor, matie, ja, medo, zwolę się wina. Podobnie, kiedy nas krytykują, natychmiast pojawia się w nas silne poczucie ja, jakby było ono czymś niezależnym, trwałym i niezmiennym. Niemniej jednak, jeśli po chwili się uspokoimy to i spytamy, gdzie to ja jest, to nie będziemy w stanie go znaleźć. To ona? Na mewerwesu marła. Pytanie brzmi, czy chcesz powiedzieć, że nie ma żadnego ja? Nie. Ja istnieję. Kiedy? Ten nie wierzy, on do ciebie inna? Maja jomary, sienę jomary, simże jomary, sanje jomary, domyni chore jomary. Okay.
Niemniej jeśli wydaje się nam, że coś, co istnieje, musi dać się znaleźć poprzez poszukiwanie, to ja nie istnieje w taki sposób. Nie da się go odnaleźć. Nie da się go znaleźć. To ona? Czasami? Cena manie jadi, karcel manie wyszlogan, mene manie wapary, jory di, jedan di, widzik tegne, je manie wapary. Potem tanie je wangi, jewaci inusane, po tanie je wangi, jewati, cena niduci, potem kanta tendingne, dubiony, cena ci, cena, ko, mingi wangi, jewata wato, tendi tegne, jewat męca, 돼지 땡네 여드 맨자가 집에 있는 니야 매번에 가래서 먹고 돼지 땡네 매번에 워낙 매번에서 매번 말해 그 탄이지 왕이 예외 그 여당 니 탄이지 왕이 예외 인사 땅등 제주사는 돼지 왕이 예외 자영어 인사 그 자식이네 매번에 자식은 매번 예외 이네 그 매번 말해 그 자식이네 여 말해 이네 깬신식 왕 탄이 도시 다先行王的，那他那王的，他第一的是差的。加上啊，原来他是俺们那时候农业部员，农业部，所以农业部的这个会原来的地，国土部员。那那一年雨露后，哎你，民工王的也不是嘛多，那荒凉的没产的，哎你主要的是啊，对的。 Pytanie, dlaczego prowadząc takie poszukiwania nie możemy znaleźć istniejącej rzeczy? Czy to znaczy, że rzeczy nie istnieją? Istnieją, ale nie tak, jak nam się wydaje, że istnieją. Nie istnieją w sposób niezależny i obiektywny. Istnieją jedynie w sposób zależny i zgodnie z konwencją. Kiedy szukamy obiektywnego istnienia, nie znajdujemy go, bo go nie ma. Ale to nie znaczy, że nie ma istnienia, nie ma obiektywnego istnienia, ponieważ rzeczy, zjawiska istnieją tylko w sposób nominalny i konwencjonalny. I poza tym nie da się znaleźć niczego innego, ponieważ istnieją one jedynie w kategoriach konwencji i nazwy. Natomiast nie można powiedzieć, iż w ogóle nie istnieją, ponieważ ich istnienia dowodzi nasze własne doświadczenie. Niemniej nie istnieją w sposób, jaki im przypisujemy, tylko zależnie. A więc umysł, który widzi, iż rzeczy, zjawiska nie istnieją obiektywnie i umysł, który widzi, że rzeczy istnieją obiektywnie, wzajemnie się wykluczają. Nie mogą współistnieć. Nie współistnieją. Ta logika, Tędzie A więc te dwa umysły są sprzeczne. Niemniej umysł, który widzi, rozumie, iż rzeczy nie istnieją w sposób obiektywny, kiedy pogłębia to zrozumienie, staje się coraz silniejszy. Natomiast umysł pogrążony w nieświadomości, któremu wydaje się, że rzeczy
istnieją obiektywnie, opiera się na łudzie, na błędzie, a więc nie ma po niemu podstaw. Kiedy ten umysł, który widzi, że rzeczy nie istnieją obiektywnie, staje się coraz silniejszy, eliminuje w ten sposób ignorację, nieświadomość i wykorzenia negatywne stany. Jak już mówiłem, główny umysł jest z natury neutralny, niezwiedziony, nie ma w nim łudy. Nauki najwyższej tantra jogi mówią o różnych rodzajach, poziomach umysłu, grubych, subtelnych i bardziej subtelnych. Wyjaśniają one, iż te najgrubsze stany umysłu są chwilowe. Niemniej wśród tych bardziej subtelnych jest najsubtelniejszy, najbardziej pierwotny umysł, który, jak powiedziano, z natury jest neutralny, jest czystym światłem. W nim i ten ów najsubtelniejszy poziom umysłu, ostateczną naturą tego poziomu umysłu jest Tathagata Garbha, czyli natura Buddy. Pusta natura tego umysłu i ów najsubtelniejszy poziom są naturą Buddy. W praktykach Mahamudry, Dzogchen, w najwyższych praktykach Sakyapy, wszystkie te praktyki skupione są, dotyczą właśnie tego najsubtelniejszego umysłu, czystego światła. Tak, tyle ja, doma tumu by dała ta, no ale my tumu by dała cię, nie? Nie wody, nie wody, nie wody. W kategoriach filozoficznych mamy dwa główne poglądy filozoficzne. Pogląd tantry oraz pogląd, który jest wspólny sutrom i tantrom. Wszystkie one również wyrastają z tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tak, ale co to jest, to jest jak, tak? Ten jest ten, żeby nie ma to, ten jest los, to ludzie, to ma, to jest, Nie,
아니 갈래 갈래리야 아니 그게 가수래 아니 다 니나도 저 많이 말해 니나 왕배 아니 무슨 통화되게 지켜야 해 진짜 달라 남기다 마세요 남바 씨와 남기다 마세요 Powiedzieliśmy więc, iż wszystkie zjawiska są z natury puste. Jak jednak rozwinąć umysł, który może rozpoznać, rozumieć tę pustkę? Najpierw rozumiemy ją w sposób tylko intelektualny, ale później dzięki medytacji, kontemplacji, studiom rozwijamy coś, co można nazwać słuszną, ważną percepcją. Kiedy pogłębiamy ją, osiągamy stan, w którym nie ma już żadnego dualizmu i bezpośrednio doświadczamy pustki. Mądrość, tę mądrość nazywa się mądrością prawdziwej ścieżki czterech szlachetnych praw. Oja. Co za gada? Dla mnie debasy dziady gynżungi nie potrzebne. Gynżungu cała morybu zaistła. Dla mnie debasy gynżungi to nie imu dęzygi nie potrzebne. Tela dęne ogłę debasy mądrości. Prawdziwa ścieżka to antidotum na pierwotne cierpienie, którym, jak pamiętamy, były niewłaściwe działania oraz łuda, a więc jest to ścieżka do faktycznego wygaśnięcia. Tak, wtedy lampie temba, tu nie muszą to dęgi, lampie temba, rzeni, kasur, to gada, taba to nie. Ani dendengi da tawa tengi nginjugu sambe kune lande ani te nyamsanabe ina ani tawa tukuyo ane tarbya kovang sam tawa ina nginjugu sam bangbe tarbya kovang tawa ina dendengi dungi musnu tawa wote tarbya shenshibe chanjugu sambi simbe tawane ani nyamlen shenbe ina di ini namgyu tubya ake juru jugye bale Jeśli traktujemy tę ścieżkę, prawdziwą ścieżkę, bezpośrednie widzenie pustki, szukając po prostu wyzwolenia dla siebie, to osiągniemy w stan, w którym nie ma już łudy, osiągniemy nirwanę. Jeśli jednak praktykujemy prawdziwą ścieżkę powodowania altruizmem, bodhicittą, dla dobra i pożytku wszystkich istot, osiągamy w ten sposób stan Buddy. Ona gyeonju jade geureje jeollona. Ene, tegi anda, dunghe daba da, kunju daba, shesheba, dima samtane, ta nyombe shiangwa do yeba, ta kyune, gasori kuge, pusang kuchu remendo, ta nyombo fangbe, ene, chawa ju toto na, sanbe loshide yu, tala genju sehne. Jeśli idzie o ten wariant pierwszy, nazywa się go wyrzeczeniem. Kiedy rozumiemy łudę, kiedy zaczynamy rozumieć cierpienie, kiedy zaczynamy rozumieć prawdziwe źródła cierpienia, pojawia się w nas pragnienie wyzwolenia od niego, uwolnienia się od tego cierpienia. I tę ścieżkę nazywa się ścieżką, tę właśnie ścieżkę nazywa się ścieżką wyrzeczenia. Namgye thayduwe semche namgya rang nangshin chayni ta kasuwe siva khoba diye dini eni nyumungbe shiangwandu yuebe nangshu diye diye paasa nyumungbangbe jajoba dhuzoye naya tata nyumungbangba diye dini nyumungbe khasha ki shiangwandu yuedeba dindeji pa thongne ta namgye thayduwe semche thamche 지미 바자다 잡아 그게 장투 것이 적인 삼아지 뒤에 단단해야 아니 랑기 나 아니 지미 바자다 잡아 봐 장배 빵배 아니 사진 이거 봐 톱나 사세 근데 그 남로 들이야 이 저주 삼스야 뒤에 난 인중이 랑대려야 나 지금 랭윤기 아니
dumni sudi sam. Di pa kapwe ne, nangwe tadu kusim jen shenge dana pa kapwe ne, eni lanchi ningji chenbyo lo di ki. Di chane, eni namji tenyi lo di leyong che. O tere ya chanji usim cha di, didish di sige arla, yong na utu si pa ne. Czym jest bodhicitta? Bodhicitta jest pragnieniem osiągnięcia stanu Buddy dla dobra pożytku wszystkich istot, które są dokładnie takie same jak ja. Jeśli są pogrążone w samsarze, cierpią dokładnie w taki sam sposób jak ja. Nawet w tych, którzy osiągnęli stan arhata, pozostają ślady negatywności. W jaki sposób rozwinąć sobie to pragnienie do pomożenia wszystkim istotom? Najpierw należy zrozumieć, w jaki sposób cierpimy sami, skąd biorą się nasze cierpienia. Następnie zrozumieć, iż w taki sam sposób cierpią wszystkie inne istoty. Następnie zrozumieć, iż wszystkie one są dokładnie takie same jak ja. I wtedy pojawia się w nas bardzo silne współczucie osiągnięcia wyzwolenia po to, by pomóc im wszystkim. Taki właśnie stan nazywa się bodhicitta. Oje, tajdygi, Ninjuk Saba, Mundu Tane, Chanjuk Saba, Lodjani, Mishilam Yamsun and the Kadula, Lavasu Sari, Tamat, Niju Tomiagi, Sujibulava. Then a sensitive with Dingzing Lava. Then a Nishirabulava, Kazu, Dingzing, Father Savasan, Nishirabulava, Session of Veda, Namizaya, Tatima. Wyrzeczenie bodhicitta, praktyka ścieżki, pogłębianie doświadczeń poprzez medytacyjną stabilizację. To są trzy główne elementy. Moje. Ta śla są drugi niamni, to da deba się ją, ale ja nie mały mam się. Aby osiągnąć najgłębszą medytację. Aby praktyka medytacji była naprawdę głęboka, aby osiągnąć najgłębszą mądrość, należy praktykować tantrajamy. Oj, ale nie ma, jak kiedyś się. Kiedyś się, jak tu. Są cztery klasy lub wedle innej klasyfikacji sześć klas tantry. Nie. Ale sama się jadę, ale ciągle ustęp do tuni dała didi. Tajemna tantra, praktyka tajemnej tantry, tajemnej mantry może być skuteczna tylko wtedy, kiedy mamy bardzo mocny fundament, bardzo mocną podstawę praktyki bodhicitty i zrozumienia pustki. Bez nich staje się tylko pustym rytuałem i nie przyniesie żadnych rezultatów. Bez praktyki bodhicitty i bez praktyki pustki recytacja mantry staje się czymś takim, o czym tybetańscy mistrzowie mówią, nie jesteś w stanie doprowadzić, nie jesteś w stanie skruszyć łudy, ale jesteś w stanie skruszyć sobie paznokcie od tego przeciągania paciorków różańca. Dawniej w Indiach, Tybecie mistrzowie czterech szkół buddyzmu żyli często jak żebracy. Dziś często obracamy praktykę w bardzo rozbudowane rytualne ceremonie, co nie wydaje mi się najlepsze. Musimy być tu bardzo rozważni. Nie.
That is about Buddhism. To było buddyzm. So, the by sort of the brief explanation about Buddhism, you see, I think those Buddhists, you see, you should take this like key. Then the through that way, you see, please you further study and read a lot of books and think and analyze. Then you will get, I think, real sort of understanding about Buddha Dharma. So, the Buddha Dharma, in order to practice Buddha Dharma, study is very, very essential. Without knowing how to practice, just faith is sometimes almost become like blind faith, no use. Not much progress will come. So, study and first intellectually, intellectually, get sort of fuller knowledge, complete picture. Then implement, meditate with sort of conviction. Through that, the faith, proper Buddhist faith, must be developed on the reason, not just as a faith. So therefore, the study is very, very essential. To były krótkie wyjaśnienia dotyczące buddyzmu. Jeśli jesteście buddystami, potraktujcie je jako kluczyk, jako klucz. Pogłębiajcie swoją wiedzę dalej. Rozmyślajcie, analizujcie. Jeśli chcecie naprawdę w autentyczny sposób praktykować dharmę Buddy, studiowanie jest, czytajcie wiele książek. Studiowanie jest konieczne do praktykowania, do praktyki. Studia są konieczne do praktykowania praktyki. Jak mielibyście praktykować, nie wiedząc, na czym to polega? Bez wiedzy taka praktyka jest czymś rodzajem ślepej wiary, która jest bezużyteczna i nie może przynieść żadnych postępów. A więc najpierw studiując intelektualnie, zdobądźcie wiedzę, a następnie stosujcie ją w praktyce, medytujcie. I medytujcie. Wiara w buddyzmie zawsze opiera się na rozumie. Musi opierać się na rozumie. No ja. Then, na szuszu, gdzie tybę trzema da, czeja się ich suma, czeja 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 suma,